Nie reagujemy już na nic dzisiaj. Fajnie jest sobie tak pogadać na jakieś tematy, ale to nie ma czasu, bo trzeba robotę robić, telefoniki, te sprawy. Telefoniki, te sprawy, zegarek, buty, nowe sandałki, nie wiem co, po co tu kurwa zadzwonić. Nóż arabski lub turecki. No, proszę, ja ciebie. Co tam? Nic, Dzwonię po właśnie. nóż turecki od Ciaparito. Kosa turecka. Pokażę wam zaraz ją. Patrzcie. Chłopaki. Podziwiali się. Kurwa, to nie to. O. Czego? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan jest Turkiem, bo pan noże ma tureckie na sprzedaż? Nie wiem, kim pan mówi. Prywatne numery, ja najczęściej nie odbieram prywatnych numerów. Kindżal, nóż arabski lub turecki. Ma pan to na sprzedaż? Jak pan to widzi, to mam. Oho, i skąd to jest? Z Turcji prawdziwe to jest? Widzi pan? Nie mam zielonego pojęcia. Myśmy to byli w Arabii Saudyjskiej, gdzie myśmy to przywieźli. Oho, a pan jest Polakiem, tak? Ja, tak. Dobra. Kiedy by można obejrzeć ten nóż u pana? Ja myślę, że tak proszę się umówić, ale pod koniec tygodnia, bo jak będę jeszcze w Polsce, do razie jeszcze mnie nie ma w Polsce. To dzwonić pod koniec tygodnia, tak? Tak, pod koniec tygodnia. A to z zarabi Ja pan tam na targu przychodzę, kupił? będzie złota wioska rabienna. Myślę, że to między Jarosławiem a Przemyślem na Podkarpaciu. A powie mi pan, to zarabi jest to pan na targu tam kupił, czy od jakiegoś handlarza? Tak, na tym bazarze pieprzonym. Tak, na Tam tym bazarze pieprzonym. Tak, jest dużo tak. tego gówna, nie? U nich. Mam to dwa, chyba że 2 lata tak to leży. No i tak z nudów nie miałem co robić, zostawiłem. A oni tym nie obrzezali sobie na pletka, bo oni takie rzeczy Nie potrafią. wiem, jestem mogą nawet ze chuja obciąć. Mnie to wpierdoliło. Aha. Tak żeśmy tu kurwa tanio kupili. No, dobra. No to Ale z fajnie. nudów tak nie było, co robi jak to Polacy. Nie mają co robić, po pijaku poszliśmy tam. Oj, tak jednemu drugiemu się podobało. No i tak żeśmy to kupili. Przywieźliśmy, to nie było zastrzeżone w samolocie, także nie ma problemu. Aha, no dobra, no to do pana jeszcze zadzwonię jutro i pan mi powie, czy kiedy Tak, tam. ale tak czwartek, piątek. Tak A, czwartek, to piątek się. wracam, będę tutaj, także nie ma problemu. Był w razie wy, byłoby, pan przyjeżdża, maca, ogląda, a resztę mam to gdzieś, bo to jest akurat kolega to kupował, nie ja, tylko że ja wystawię, bo kolega nie ma internetu. No dobra, to wszystko jasne. A tam tych nie czepiali się, jak państwo byli, bo ja też na wycieczkę Nie, jadę. nie czepiali się, nic. Mieliśmy to, bośmy końcówkę, kurwa, tego kindżała, tak co było, obcięli, bo tam coś na bazarze mówili, że jak będzie to nie oryginale czy coś jeszcze, to można to wziąć. I ta jest końcóweczka obcięta, tylko dla zasady, ale o czym jest. Tak kazali mówić. Aha, rozumiem. No dobra, no to tyle. To będę dzwonił jak coś. Dziękuję. Tak, czwartek, piątek, jakże proszę zadzwonić, to nie ma problemu. Będzie tu w razie czego pan se może przyjechać, jak pan jest w okolic, pomacać, pooglądać. Mnie to wcale nie interesuje. To Tak, to przyjadę. kolega.